Hejka kochani, witajcie na kanale Michała, jest ze mną Michał. Ciekawe. I znajdujemy się pod paczkomatem. Nagrywamy vlogmasa na jaki dzień? Na niedzielę. Także witam was. W dwóch dni ogólnie ten vlogmas będzie, bo wczoraj był vlog na kanale i w ogóle bez sensu. A tak, bo wy to widzicie w niedzielę, my to nagrywamy wcześniej. W piątek, więc ja się gubię troszeczkę. Ja też się gubię. Plany na dzisiejszy dla nas wieczór, a na wasz filmik jest taki. Ja odbieram paczkę. Dobra, kontynuuj. Że robimy album. Obecnie znajdujemy się pod paczkomatą, bo będziemy odbierać album, bo jeszcze nie wyciągnę Michała z paczkomatu, więc będziemy odbierać i będziemy ozdabiać, bo album jest w stylu rustykalnym, dosłownie nic tam nie ma. Tak przynajmniej tak powinien być. Zobaczymy, jak nam przyszło, czy przyszedł ten, co chciałam. I zobaczymy. Będziemy ozdabiać, mam już pierdoły w domu, więc zobaczymy, jak to pójdzie i jakie mamy umiejętności manualne. O! Się cieszyłam. I dobrze, że nie byłam upłata w takim razie. A tu już wyciągnęłam wszystkie materiały do albumu, bo będziemy kolorować, bo nie jest w sumie pusty, więc mamy różne mazaczki, kredki. Cicho. Mamy pastele. Tu są w ogóle wszystkie mazaki, kredki z całej mojej podstawówki. W sensie wszystko tu wrzucałam, jak już mi się pilniku nie podobało, to tu jest wszystko. Tu też jakieś kolejne mazaki. Tu są kwiatki, które miałam ukradł z liceum swojego, ale to pomijmy. Tu są jakieś moje rysunki, może się przydadzą, jakoś wytniemy. Taśma przede wszystkim, zszywacz i tu mamy blokaty po posypkach. W pojemniku mam niebieski i zielony. Złoty blokat, trzy dziurkacze. Może jakiś fajny kształt wytniemy, kto wie. No i mój piórnik obecny, bo tam też jest hit, tam jest wszystko. No i mam nadzieję, że będziemy z tego korzystać. Jeszcze mam blok techniczny i kolorowe kartki, ale to już później pokażemy i zobaczymy, może coś fajnego stworzymy. Tak. Nie sorry, bo tu mam lustro, bo jesteśmy przy mojej szafie, ale to jest najlepsze miejsce w sumie, bo najmniej widać. Będziemy otwierać ogólnie Awarded Super Brand. To sobie jest ta groda ogólnie, widzicie awardyt jakieś, nie wiem co. Po prostu otwieramy paczkę, która przyszła z albumem. No otwieraj bardziej tak. A, bo skąd zamawialiśmy z Allegro chyba. No, ogólnie otwieraj, żeby to ludzie bardziej widzieli, patrz, widzisz to. I to jest jak na profesjonalnych unboxing. Dobra, to się nie stało. Połowimy się w unboxale, okej? Okay? Co nie zagrałam w unboxa, w sensie nie wiem, co unboxa miał takie włosy. Dobra. To jest jeszcze ładnie zapakowane, więc będziemy jeszcze otwierać. Nie ma nic, to rozerwę to. I w kartonie. W karton. Lecimy kolejno. Za darmo karton nie przyda. Będzie dla kota czy coś. Dla kota? Twój kot jest... Mój kot lubi karton. Nie wiem. Aha, albo kolejny dom dla Hani, bo budujemy. Tak jak w Sylwestra, pewnego pamiętnego w Skinie. Wybudowaliśmy. W Skinie to budowaliście? Tak. No, już wybudowaliśmy, no. Ale wybudowaliśmy domek dla Hani. Nie znałam cię wtedy. Prawda, nie wiem, czy Hania wtedy go zmieściła, to jest już inna sprawa. Ale wiem, że ten dom stał ponad miesiąc. Dobra, mniejsza, otwieramy. Ktoś wpadł na genialny pomysł. Kalendarz. Ktoś wpadł na genialny pomysł, cukier pudrem na dachu, gdzie to nie było bardziej biało. I dom stał z cukrem pudrem na dachu, nie dopóki się nie rozleciał. Jest śliczne, wam powiem, zobaczcie. Ale myślałam, że będzie. Ta troszkę myślałam, że będzie różowa. A, dobra. Firma nie oszukuje w podatkach, bo paragon muszę. Okej. Okay. Album. Koło no jest na kole, bo no, moim zdaniem najłatwiej się go używa po prostu. Widzicie, zwykle wystykane. Będzie miał tą rzeczkę, żeby można było go zawiązać z jednej strony i będziemy go wiązać. Będzie super. Ma ogólnie 40 kartek ma. Rozmiar to jest 20,5 cm na 20,5 cm, kwadrat piękny. I co? W środku też nic nie będzie, więc wszystko sami ogarniać. No właśnie taki chciałam album, bo będziemy gdzieś tylko sami ozdabiać, więc będzie super zabawa. No. Możliwe, że będzie super zabawa, zobaczymy. Zobaczymy, no. Jak on tu wyjdzie. Piękny. I są stążeczki. To jest wszystko, jak widzicie, beżowe. Beż taki ciemny. To tak jak karton wygląda, ale... No ale właśnie jest ładny, bo to się... będziemy tu mogli ozdobić też na tej ścianie. Na ścianie. No. Wiecie, o co mi chodzi? No, tak. Ile kartki? No, 40. Mówiłam, puste. Czyli takie jak ty to chcesz przyczepić tam? No, co ty się martwisz? Będziemy robić albo zszywaczem, albo na taśmie dwustronnej, albo jakimś klejem. Masz? Ja mam wszystko. Dobra, to lecimy, słuchajcie, z tym koksem, tak. Także będzie niezła zabawa. Będziemy mogli sami ozdobić, to będzie nasz album. Totalnie nasz, więc... Tak. To jest tylko album do... naszej rocznicy. To jest jakby... W tym albumie są zdjęcia całego pierwszego roku naszego. Czyli nie jest ich za dużo, ale też to ma 40 kartek. Zobaczymy, jak to nam pójdzie.
ale on nie jest jakiś duży rozmiarowy, więc powinno być okej. No i zobaczymy w sumie. I to jest ogólnie tylko na pierwszy rok. Jeżeli się uda, będziemy dłużej razem, to będziemy robić taki na kolejnym. Musi się udać. Teraz pod... O, mi tak wygodnie jest. Ja mogę tu spać. Będziesz pod moim pianinem spać? Tak, będę tu spać. Wiesz, moje pianino muszę pochwalić. Elektryczne. A i co teraz na musy? Jak elektryczne? No, no bo ona jest na prąd. Inaczej się nie zagra. Zgadujcie, co to jest. W ogóle słuchajcie, zgadujcie, co to jest za... Pudełko. Kto zgadnie, ten dostanie nic. Nie no. Jakby prawdziwi widzowie, prawdziwi osoby, które oglądały vlogi już naprawdę takie starsze, patrząc na obecny okres czasu, będą, może będą wiedziały, co to jest za pudełko, bo było ono w jednym z filmików. Jeżeli ktoś zgadnie, to coś ogarniemy. To ta zawartość trafi do tej osoby, tak. Będę napisał jakiś pierwszy rok, czy one year, tak, English róbmy. A po co English? One year. A po co English? No, mamy brokat, lecimy. Ej, to by było mocne. Jak ten brokat działa? Nie, zostaw brokat! Oj, trzeba przykleić najpierw na coś, Michał. Dobra, on tak działa, to klej najpierw potrzebujemy. Chłopcy, nie wiem, jak brokat działa, nie? Chłopcy wysypał mi brokat na karton. Brokat. Mamy czekoladowe dekoracje. Miks kreacji. Brokat. Ale czemu to pisze w miks kreacji czekoladowych? No bo po prostu. Poszukali mnie, to jest tak ten, jak na święta bierzesz koperek i... Tak, lody chcesz jeść, a tam jest koperek, nie? Tak, dokładnie. Albo chcesz sobie koperek zjeść, a tu lody, nie? Dokładnie. Tak macie też często. Napiszcie, tak macie. No widzicie? Czekaj. Okej, spoko. Dajmy te kwiatki tutaj, co ukradną. Zróbmy z tego ciurka. Pieśnicze! Michał! Dobra, jak w tym momencie faktycznie jestem taki dziwny. Michał nie jest stworzony do tworzenia albumu, okej? Okay? Jestem stworzony do tego, to jest moja robota na 100%. Ja byłem w innym wcieleniu, byłem kreatorem albumu. Byłem jeszcze krową, kiełbasą, drzewem, kamieniem. A jak ktoś mnie kopał, wpadłem do rzeki. To było git, gdyby nie to, że chcemy ten napis zrobić. To my to wciśniemy gdzieś na koniec. To napiszesz tutaj jeden, tu napiszesz ry o, a tu k. Ekstremicznie. W ogóle to może być dla was szok, ale ja pierwszy raz widziałem do brokatu używał, więc tak. W sumie to nie dziwię się, bo nie jestem dziewczyną i... Skrzywdzili mi was. Nie skrzywdzili mnie, ale po prostu nie widziałem brokatu. Ale miałem kredki. Te kredki każdy ci z kogo miało. Mazaki czy coś to też. Nie. Powiedz to tym, które mierały z głodu na Ukrainie w 30. No dobra, ale... Sukces, bo znaleźliśmy klej, więc... I jeszcze parę innych pierdół. I magika. I w ogóle szukaliśmy jeszcze parę innych pierdół, więc chyba siedzimy już na tym dosyć długo. A nic jeszcze nie zrobiliśmy ambitnego. No nic nie zrobiliśmy, więc fajnie, fajnie. Ale mamy wizję, więc klej to ładnie. A może najpierw napisz na tym, na tym. A to ja w ogóle z innej kartki wycięła na tym. No po co? No bo kurczę, widzisz, że one są takie brzydkie. No to napisz na tym, nie dasz radę. Nie, Michał, powiedziesz, że tu są takie. No to Jezu, tą dziurę nikt nie zobaczy. Michał, nie. No, czy widzisz jakąś dziurę tutaj? Widać! Tak, nie! Widać. Ale bo one były od pieniędzy. Daj mi blok techniczny. Ej, może brokatem, pakujmy ten brokat, załatamy dziurę brokatem. Tak. Który kolorek? Dawaj różowy, tak tematycznie. To wygląda stringi. Kto to wycinał? Gdzie ty masz? No tu, patrz. Gdzie ty masz? No ja nic nie mogę robić tak naprawdę. Nie możesz, bo mnie wszystko śmieszy. Nie, to od razu źle myślisz. No nie. No ale mi nie wygląda ci to, patrz. Nie? Tak tutaj, tak. Mi się tak wydaje, że normalnej osobie nie. No powiedzcie, żeby to... What the fuck? Jaka była wasza pierwsza myśl, jak zobaczyliście tą kartkę? Myślę, że nie taka. Słuchaj. Albo byliśmy dzisiaj... Wojtydziejski chłopak. Albo byliśmy dzisiaj w drogerii. I jest normalnie firma Pupa Milano. I on się śmiał. Dalej się śmieje. My idziemy po sklepie, po rozmanie, a on pupa. No bo kto robi... What the fuck? Słuchajcie, bo historia życia jest taka, że kto robi kosmetyki do, w sumie nie wiem, do rzęs tam było chyba, nie wiem, kosmetyki, no, tusze, tuż do rzęs i pupa, marki pupa. I wyobraź sobie, tak idzie z dziewczyną i takie, no, czym robię te rzęs, bo są zarąbiste, nie? A? Kosmetykami marki pupa, albo pupą. Tak jeszcze akcentować tak francusko, widzicie, jak fajnie. I francusko, jak ma z Włoch. No to jest, to włosko, pupą, no pupą, nie, nie wiem, co, nie wiem. Nie wiem, słuchaj, wiem, że buongiorno to jest po włosku. I wiem, że jest pizza. Nie, Michał, bo ty nie możesz wycinać. Nie umiem wycinać, zaufaj mi, patrz, czekaj. Wycinę to bardzo ładnie, wytnę. Wytnę, że jakiej bobafon. Co? Bobaskie? Czekaj, dziecięce. No. I ty mam tą linię przeciąć, nie? Tak. Linia brzegowa. Mortadella. Co ja brałem dzisiaj?
Znaczy plus taki, że to jest rozmiarów takich, że jest na jedno cięcie, więc nie ma jakby większego problemu z tym. No nie stresuj mnie, bo mnie stresujecie, jak mnie... O, aha, dobra, się będziemy oglądać, stresujecie mnie, ale to jest zły pomysł. Cholipka, tu już jest trudniejsza akcja. Co ty ma problemy jedynkę? Ja to... Ja ci zaraz wytnę jedynkę. Od zębów. Ja nie mogę szpany powiększyć. Co? Ja nie mogę szpany powiększyć. Ej, bo jest mały konflikt inter... Dobra, patrz, zrobimy taki myk. Ja tu będę hakerem, słuchajcie, patrz. Hackerman. Widzicie? Bo nie będę się męczył i zrobię tak. Boba Fon. Pokaż tą jedynkę. Czekaj, poprawić muszę, bo się uduszę. Jeszcze trochę muszę. Cholipka, to jest trudniejsze niż myślałem. Nie jest git. Jakie ładnie wyciąłem. Nawet jest ładnie z duszlini. Oceniamy? Nie. Dobra, nie wyszło jakoś. A co? Się lepi. Ale co jest tu klej? Przeanalizujmy sytuację, gdzie to leżało? Ej, tu jest klej. Podłoga jest ta w kleju. Nie, no nie zależy. Coś ty zrobiła, Marlena? Nic nie zrobiłam z tym. On nie cieknie? Tu się ten tego... A, cieknie. Drama. No i dlatego jest tak klej, jakby podłoga się klei. Jak się ktoś przyklei, to się nie dziwcie, nie? I tego nie za... To... Nie nawet klei. Genius. Mówiłem, że... Ej, to nie moja wina. I to ta szuflada nie jest ta poklejona przypadkiem w środku. Nie opieram jej. Dzisiaj na to tu będzie, słuchajcie, pełna precyzja. Ja będę lekarzem w przyszłości, ja mówię, chirurgiem. Będę wycinał zęby. Ja to wytnę. Chodzi się zesrać. 2000 years later. Ale jak widać, chyba coś zrąbałem. O. Wycięłem. No chirurgia, to ty chyba nie zostaniesz. Ale no bo słuchaj. Czekaj, bo już zgubiłam to. O. Bo to było strasznie małe, tak? No to co ja mam ci pineską wyciąć? Zobacz, to jest pineska, nie? To jest igła. I to było tak naprawdę na pół tego, no ale wycięłem, jest dobrze, dobra. Kleim, ja mam taki plan w tym momencie. Na co? A jakby tak zmiksować kluski śląskie, nie. Roladę i kapustę w jedno i stworzyć taki kompot. Potężne to by było, słuchajcie. Robimy to na 50 lajków, w sensie tyle nie będzie. Śląski kompot, modra kapusta. I słuchajcie, to w blenderze, nie? To jest genialny pomysł, jestem geniuszem zbrodni po prostu w tym momencie. Ja się czuję jak ten władca tych minionków całych, nie? Ogólnie najgorsze jest to, że jak ja czegoś nie nagrywam, to się dziwne śmieszniejsze rzeczy. Ej, no bo, ja się, ja przeglądam o singalegi na stopie i klej mi tam wpadł. Widać go? Ej, tam ci nie ugryzie się nic tam to? Właśnie się boję, że coś mnie ugryzie, czekaj. Jakiś szur, nie wiem, zbytowany. Nie, gnęcie mnie. Co to jest, jakiś kompakt, co to jest? To jest taki stary laptop strasznie. Aha, stary laptop. Ej, bo nie mam tego doświadczenia. A potrzebowaliśmy z Michałem baterię do laptopów, nie uważasz, że to jest dobry plan? To jest bardzo dobry plan, to mojego i tak nie potrzebuje. No to ej, to przerabiamy to na silnik do rowera naszego. A Michał! Co? Tylko wydostać! Daj, ja ci to wydostanę, nagrywać. Co to masz? Prawdziwy mężczyzna, ale to jest tyłatny. Widzisz, kto będzie kran opróżniał w domu, jak się zapcha? Na pewno nie ty. Aha, ale ja będę hydraulikiem, taki seksy. Tam! Pewnie. Będzie wear ten klej. O Jezu, ty mi nic nie ugryźnie na pewno. To jest kurz gorszy niż w mojej piwnicy. Trzeba działać szybko, kompaktowo i w ogóle. Taśmę masz ponoć. No. To coś taśma? Potrzebna. Łer to taśma. Nie wiem. Gdzieś tam powinna być na biurku. Tu kurzu będzie więcej niż... Zostałem moje życie odkurzacz pochłonął. Nie. No bo... Pfu. Prawie zadałem taśmę. Robisz to się ładnie brokatem, żeby ten klej uratować tak... Wiesz, nie! Tak, imperialistycznie, tak? Nie! Czemu powiedziałem to słowo? Trafić. Aha, te nożyki są takie tępe, że nawet taśmy nie przetną. Ale moje zęby muszę użyć znowu. O, mówię. Dobra, mamy sprzęt do ratowania kleju zrobiony. Nie wiem, czy widać, nagrywa się w ogóle? Tak. Mamy to. I czy to jest safety, to nie wiem, czy to tutaj da weź. Jak mi mazaki zepsujesz jeszcze? Czekaj, jak coś stracimy, to szafę podniesiemy. I czekaj, stop! O! Ej, bo ja tego kleju nie widzę. Teraz. A widać go. Fajnie, że jest na samym końcu. Plan działania jest taki. Musimy to jakoś wyjąć. Mam ten klej, dotknęłem go. Czuję się super. Pozdrawiam. Ja się boję, że mi taki pająk wyskoczy na mordę, nie? Nie wyskoczy ci nic. Nie wiem, tu kurz taki widać, że naprawdę to jakiś średniowieczny ten kurz jeszcze pamięta chyba.
jakbyśmy zrobili? Jedzenie. On cały kus zebrał. Odkurzacz. Ta taśma w sumie też zebrała tyle kus, żeby... Będziemy miał to posprzątać, wiesz? Okej. Okay. Ale serio, ten klej jest szary z przodu. A kipa. Widzicie ten klej? On znajduje się tam. Co? Zamiast ostrzyć na klej, to zrobię ostrzyć na jakiś włos. Na jakąś pajęczynę, ja nie wiem. Jezus, to jest w ogóle moja kurtka pod tą szafą leży. Czekaj, ja to uratuję jeszcze, słuchaj, ja to jeszcze uratuję, ja ci to mówię. Potrzebuję jakiś półtora. Ła! Tu jest jakiś pająk mi chyba napadł, ja nie wiem. Czekaj, to jakieś pająki nie żyją przed papkiem? Dobra, mamy kij od minusa. Możesz jechać, Michał. No to ja, nie wiem, bo w ogóle bateria mi się zaraz czepia, nie ładowarki przy sobie. Jak to? Ale mam w sumie drugą ładowarkę, ja i tak się zaraz będę zjadł, mówiąc. No, bo już jest późno. Harry Potter. Tak, Michał. Nie no, patrzcie na to. Ja tu teraz bilarda cię pobawię. Dobra, jest. Jest lepiej niż da. Jest, ale nie, bo tak się nie da. Dobra, chyba że spróbujemy się w taki sposób. Znowu tak się też nie da. Okej. Okay. I teraz go trzeba wybić. No, ale spokojnie. Bilarda gram. Aż mi się te dźwięki z normalnie przypominają. Wychodzi, wychodzi, patrz, poród odebraliśmy. No i dobra, to teraz... Jesteś szczęśliwa? A zobacz, jak ten klej w ogóle wygląda. Czy on się nadaje do użytku? Tak. Nie. Jak go wyczyszczę? Kupimy jutro nowy. Nie. No.